Już po raz 23 w Łomży rozbłysnęła na niebie charytatywna gwiazdka. Kolędy, pastorałki i świąteczne utwory rozbrzmiały w kościele Ojców Kapucynów w niedzielny wieczór. Tegoroczna edycja Gwiazdki z Nieba to spotkanie najbardziej pracowitych i zdeterminowanych wokalistów studia MDEK. Dziś śpiewamy w 7 osób, czyli wracam do starych czasów, kiedy najlepszy skład, najbardziej pracowity, najbardziej rzetelny i taki, na którego najbardziej mogę liczyć, po prostu będzie pokazywał swoje umiejętności wokalne. Dziś w programie śpiewamy bardzo dużo kolęd, ale nie są to kolędy tradycyjne. Są to kolędy łomżyńskie, jest to kolęda Maryi, jest kolęda dla nieobecnych i jeszcze kilka kolęd, które w tytule mają tę nazwę, ale na pewno nie są to kolędy tradycyjne. Tradycyjnie będzie podczas środkowej części koncertu, czyli pani Janina Nasiadko i pastorałki. Myślę, że publiczność będzie razem z nami śpiewać. Teksty są przygotowane nawet na ekranie. Zamysł inicjatywy był taki, żeby w starej części miasta w kościele zorganizować spotkanie koncertowe. Udaje się to od 23 lat. W trakcie koncertów przeprowadzana jest również zbiórka charytatywna na świetlicę promyczki działającą na co dzień przy klasztorze. Swoją obecnością zaszczyciła słuchaczy znana śpiewaczka ludowa Janina Nasiadko. Bardzo mi miło dzisiaj gościć właśnie tutaj w tym kościele, śpiewać w innym składzie, więc cieszę się bardzo, że zostałam tutaj zaproszona, że mogę po prostu się też podzielić swoim dobrem. Będę śpiewała piosenki Betlejemskie Pole, Tylko jedna taka noc i Gore gwiazda Jezusowi. Jest to koncert charytatywny, więc chciałabym też jeszcze coś pomóc i wesprzeć. Jedną z solistek studia wokalnego MDEK, która wystąpiła podczas Gwiazdki z Nieba, była Oliwia Szmitko. Młoda wokalistka aktywnie uczestniczy w wielu konkursach i festiwalach wokalnych, które przyniosły jej pasmo nagród, sukcesów i wyróżnień. W koncercie Gwiazdka z Nieba Oliwia brała udział drugi raz. Zbieramy pieniądze dla osób potrzebujących i właśnie naszym śpiewem chcemy też również zachęcić do tego, żeby pomagać innym. Bardzo dobrze właśnie z ludźmi mi się pracuje, bardzo ich lubię. Dzisiaj będziemy śpiewać takie piosenki jak Kolęda Maryi i Trzej Królowie, to są piosenki zespołu TGD. Lubię wiele kolęd, ale taką jedną z moich ulubionych jest Jezus Malusieńki. Utwór Nauczmy się żyć obok siebie Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewały Kinga Chludzińska i Kinga Kossakowska ze wsparciem wszystkich solistów biorących udział w koncercie. Klasztor Ojców Kapucynów wypełnił się po brzegi. Dla Łomżan również koncert stał się tradycją. Chętnie przychodzą wysłuchać świątecznego programu przygotowanego przez instruktorkę studia wokalnego MDEK Magdę Sinow. Magiczny klimat, na który składały się muzyka, pięknie oświetlony ołtarz i ciepłe choinkowe lampki udzielał się już po przekroczeniu progu świątyni. W koncercie wzięli również udział Lucja Baczewska, Kalina Luchcińska, Roxana Ksepka, Marta Perkowska i Aleksander Szymański z utworem Lubię zimowe ptaki, który w 1989 roku zaśpiewał 12-letni wówczas Kuba Badach. Gratulujemy kolejnego pięknego koncertu.